W poprzednim odcinku widziałem, jak moja dziewczyna wręczyła synowi Paliona serce. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrewanżuję się na niej i zrobię na niej pranka. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku, kochany widzu, zostaw może łapeczkę w górę. Załóżmy, no też 7000 łapek w górę, myślę, że jesteście w stanie jak najbardziej wbić. Więc 7000 łapek w górę pod tym filmem i wlatuje kolejny odcinek, w którym będę prankował Emilkę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię na niej straszliwego pranka. Ponieważ, prawda, jak wiecie, ostatnio ona sobie kupiła psa. Tutaj gdzieś ten pies, że tak powiem, był. Tylko w tym momencie nie wiem, gdzie on jest. A, tu jest. Dobra, już go znalazłem. Tutaj jest, siedzi tako. Tylko jak widzicie, ja nie mogę nad nim kontrolować. Nie mogę go w ogóle, wiecie, prawda, tutaj w żaden sposób jakby wstanąć, bo on jest Emilki, więc możemy go tylko tako przesuwać. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że po prostu schowamy jej tego psa i powiemy, że ten pies uciekł, że zaginął i po prostu nie ma psa. I zobaczymy, jak ona na to zareaguje. Tu są jakieś dwie tabliczki. Zakaz wstępu dla zdrajców, nieprawda. O, dobrze, pies szczegnął akurat w tym czasie, więc zgodził się jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, gdzieś go schowamy. Ja myślę, że tutaj gdzieś będzie dobrze, jak go schowamy pod ziemię po prostu. Na przykład w tym miejscu, on tu będzie bezpieczny na przykład, tak mi się wydaje. Dobra, więc tam go wciśniemy. Jak widzicie, mam silk toucha, prawda, na łopacie, więc wykopałem z trawą, więc bardzo łatwo będzie nam go ukryć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, chowam go tutaj, w tym miejscu. Jestem strasznie ciekaw, jak Emilia zareaguje, no bo w końcu nowy piesek, jakiś coś tam. Nie, no znik mi. Dobra, słuchajcie, udało mi się go tam wrzucić. Na moment mi gdzieś znikł, ale wykopałem dwa bloki niżej i się chłopak pojawił. Więc jest, jest już tutaj z nami, jak widzicie, tutaj na dole siedzi. Czekajcie, pokażę wam, że to on, żeby nie było. Jest, husky, husky przez 2i, jak milkarz przez 2a. Więc nie ma najmniejszego problemu, kurczę, wiecie, prawda, jest tutaj, już czeka. Więc zamurowujemy go w ten sposób. Nikt nie widział. Nie było chłopa. Dobra, lecimy w takim razie, wsiadam tutaj do łódki i płyniemy do Emilki, ponieważ ona... O, dobra, już myślałem, że nie da się wsiąść do łódki. Z tego, co widziałem, ona coś tam budowała przy porcie, więc mam nadzieję, że teraz, wiecie, prawda, dalej tam będzie. Gdzieś tutaj była. Czekajcie, czekajcie. Gdzie ona jest? Trochę sobie źle popłynąłem, ale dobra, tu się da przepłynąć, tu się da przepłynąć. Dobra, czekajcie, wysiądę stąd, da się stąd wysiąść tak, żebym... mistrzunio ze mnie. Halo, o, tam jest, dobra, widzę już nick. Halo. Hejka. Co to było za potajemne picie tutaj, prawda, trunków wysokoprocentowych? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiesz, o co mi chodzi, a ten browc toczy, jak jest pusto w knajpie, co? Co? Jeszcze nie posprzątałam. A tu kolejny, tak? A tu jeszcze jeden. Tego, mogę ci coś opowiedzieć, anegdotę ja taką, dobra? Dobrze, historyjka, teraz słuchaj tego, w wykonaniu. Historyjka, słuchaj mnie, słuchaj, bo to było na faktach. Dobra. Założyłam tutaj, zamówiłam z krzesła z Akei, no nie? Akea, no. Akea, no i przysłali mi, no nie? I na niej się nie dało siedzieć. No to odesłałam. No i zamówiłam nowe krzesła i na tych też nie da siedzieć. No jest tak przykro. Dobra, słuchaj, to nie będzie twoje największe zmartwienie dzisiejszego dnia, odłóż to piwo. No. Nie możesz zostać alkoholiczką, to jest bardzo niedobre. Chodź, muszę ci coś pokazać, bo musimy się nad pewną rzeczą pozastanawiać. Pamiętasz, że psa masz, nie? No, raczej. No, raczej nie inaczej. To czekaj, do łódki. Jesteś? Jesteś, dobra. No to patrz, ponieważ... No nie, żebym cię jakoś straszył albo coś, nie? Ale... Co się stało, wiesz? Co to znaczy? No, zobaczysz. No, tak jakby, że tak to, ja nie wiem, jak ci to powiedzieć. Po prostu, no, nie ma psa. Jak to nie ma psa? No nie ma, no był przy budzie i nie ma psa. Tu nigdzie go w okolicy nie ma. Husky przez 2i. Jak to nie ma? No serio, nie ma go, nie wiem, gdzie on jest. Ja tu właśnie przyszedłem, mówię, a muszę z nim wyjść dzisiaj. Bo ty oczywiście jesteś w robocie tam, w tej knajpie, więc mówię, no dobra, wyjdę z nim, nie? Po czym szukam go, wołam go i no nie ma. No i znikł. No nie gadaj nawet. No mówię. Mówię, że znikł. No ja nie wiem, gdzie on jest. To trzeba go znaleźć. Czekaj, może tu na dole jest. Halo! Kundel bury. Penetruje wszystkie dziury. Czekaj, no nie ma go tu. Widzisz, tej dziury nie spenetrował. No i, to, i co teraz? Nie wiem. Szukaj go. No. Porozstawiam wszędzie kości, żeby wiedział, że to jesteśmy. No przecież on wie chyba... O kurczę, faktycznie są tu kości. No ale no to, no i co, i tak, nie, o kurczę, ile kości. No ale co, i myślisz, że tak, o, on sobie wyjdzie gdzieś, skądś? Tutaj mówisz, że tu gdzieś? No dobra. Nie wiem.
No nie gadaj, że go nie ma. No nie ma go, no. Ja nie wiem, może, wiesz, jest noc. Tu są potwory, nie? No i? I no może go porwały. Szukaj go. No szukam, biegnę za tobą. Nie no, nie płacz, będzie dobrze. To jest mój piesek. No najwyżej kupimy jeszcze jednego. No nie, nie będzie takie samo. Oj tam, pies to pies. Ty nie rozumiesz, no nie, no dobrze się czuć, jak już tak mówić. No dobrze, no znajdziemy go, spokojnie, spokojnie. A dynia ci nie wystarczy? No dobrze się czujesz, weź w ogóle, o co ci chodzi, człowieku. Nie no, spokojnie, znajdziemy go, gdzie ty jesteś? Nie no, nie płacz, luz, będzie dobrze. Nie no, nie płacz. Piesku, no nie, nie ma go nigdzie. Dlaczego? Ktoś z tym zjadło. Czekaj, czekaj. A nie, to szczur. No, nie pocieszasz, wiesz. Halo, husky. Ale szczury też niektórzy hodują sobie szczury. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. W domu. A wróciłaś się? Tak szukam go tu. Może no, nie no. Daleko. No, ale psy to lubią czasami pójść sobie w wędrówkę, nie? Nieznane. Co to jest za ten? Co to jest? Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ty, ale żółwie też mamy. Żółwie też są fajne. No, ale nie rozumiem, że to był piesek. Mamy go jeden dzień i co? No i już wiedział, że to jest złe miejsce i powinien uciekać. No i uciekł. Wiesz co, to jest poważna sytuacja, a ty co? Nie rozumiem. No nie, no przecież ja też jestem przejęty. Mhm. No, wiadomo. No przecież to był pies, nie? Ja zabuliliśmy za niego. Szkoda pieniędzy trochę. Ła, no czemu? Czemu dostałem zliście od swojej żony? Ale no to nie moja wina, że on se poszedł, przecież ja go nigdzie nie widziałem. Husky do nogi. A on nie szczeka, nie słyszysz go gdzieś? Nie słyszę, no. Chwał. Znaczy to byłem ja akurat, nie? Szczeka. No wiem, no ale on przynajmniej próbuje tak mniej więcej, nie? Bo to... No nie wiem, a może, nie wiem. A może do Palionowa pobiegł? No ale tak daleko chyba nie. No czy ja wiem? No przecież to jest pies, nie? Dobra, no ale no bez przesady. Nie no dobra, chodź, idziemy tam sprawdzić, trzeba zobaczyć. Chodź. Albo u Wojtka może jest, u Wojtka sprawdźmy jeszcze może. No, to jest dobry pomysł. Bo u Wojtka mógłby być, nie? Czekaj. No już tu jestem. A on ma pandy, może pandy go zjadły. Przestań. Co? Nie mogę. No, czekaj, idę tu do tych pand. Halo? Ale pa, jakie wyglądają na najedzone. Tak jak się chodź zobacz, bo to... Nie chcę. Dlaczego? Co? Dobra, nie no, gdzie... Nie, dobra, już... Nie, te sprawdziłem, przy pandach go nie było. No to chodź do tego Palionowa, albo gdzieś przy porcie może za tobą pobiegł, nie? No właśnie, że nie. Nie widziałaś go nigdzie? No nie. No to twój piesek w końcu, no to jak ty go pilnujesz tak? Ja? Przecież to ty znasz pies, a nie mój. Ale nie. To po pierwsze to ty go oswoiłaś i ja nie mam nad nim kontroli, ja nie mogę go usiąść. Musiałaś ty go usiąść i on po prostu... Znaczy, musiałaś go nie usiąść i on po prostu se ucieknie. Z jak to pilnujesz no, tego psa? No, ja cię znam. Nie wiem. No ale no, to w tym momencie to jest twoja wina jesteś? Trochę, nie? Gdzie ty jesteś? No koło kościoła jestem. Idę do księdza, może ksiądz go widział. Tak. Halo? Nie ma księdza. Psa też nie ma. Są sponsorzy ich nie widzieli. tak mi powiedzieli, ja mówię, wchodzę od razu do kościoła i oni, nie było, sorry. No nie, myślałem, że to jest piesek, a to jest Tomek. No widzisz. A ja wiem, o kim mówisz. To tam Antikora, co tam pod ziemię się kopała. Nie, to tylko Tomasz tutaj sobie siedzi. No ale czekaj, a może go UFO porwało? No przestań, nawet tak no, nie gadaj. No ale co, no jest UFO, tak nawet, jest no. UFO. Słuchaj, syna porwali. Psa też mogą, nie? Poza tym wiesz, może... O, to ty sobie tu posiedź, prawda? A ja idę w UFO. Co? Nie no, chodź. Nie no, gdzieś tu będzie, no ale czemu ty się tak poddajesz od razu? Tak go kochałaś, taki piesek fajny. No chodź. Albo chodź do sklepu, jeszcze jednego kupimy. Labuadoła. Labuadoł też był fajny, mi się podobał Labuadoł. On na pewno byłby bardziej posłuszny niż ten husky. Ej!
Ty, no hop, zwinął interes, nie ma. Nie ma psów. Gdzie jest Labuado? Chyba, że się przeniósł może. Kurczę, chciałem kupić Labuadoła. No dobra, no to... Gdzie ty jesteś? Nie bądź. Nie no, ale Emilka, no o co ci chodzi? Ja ci pomagam szukać psa właśnie, a ty tak smutasz. To jest nasz pies. To jest twój pies, no ale ja... Ja pomagałem ci z nim. No ale w tym momencie ty go straciłaś, nie? No bo... No nie, smyczy nie zapiałaś czy coś, nie wiem, se poszedł, nie? A może to ty go straciłeś? Może ty nie zapiałeś smyczy? Nie, ja... Ja no tak, bo taki, ty nie, ale ja przecież... Tak? Ale ja przecież... Dobra, chodź, wracamy z powrotem do willi. Chodź, może wrócił. Bo jest dzień, może on se na noc poszedł. Może poznał jakąś... suczkę i po prostu, wiesz, postanowił sobie... spędzić z nią wieczór. No co? No, a nie? No chodź, zobaczysz. Gdzie ty jesteś? No idę, no. Żelkuję gdzie ty jesteś? Się. Ale gdzie jesteś teraz? No już w porcie, żelkuję się. Dobra. Wiesz co, mi się wydaje, że on już tam będzie czekać. Nie wiem. O, ja chyba słyszę, jak szczeka. No, serio? Ty, no znalazłem! Patrz go, zakopał się! Jezus... Chodź tu, chodź. Czyli on kości szukał, widzisz? Kości chodź, szukał. Chodź, do nogi. Husky przez 2 i... Ale świdra zakręcił, widziałaś go? No i widzisz, znalazł się pies. Cieszysz się? Tak. Dobrze. Powiem ci coś, wiesz? Możesz, no. Schowałem ja go tam, żeby pranka na tobie zrobić. Nie, kurczę, nie schowaj ten miecz. Jak możesz grać tak na moich uczuciach? Nie, zbliżę się. Jak? Mam odrzut dwa. Jak możesz tak grać na moich emocjach? No ale to był prank za to, że ty... Jesteś gitarą, że na mną grasz? To był... Ale to... Ała, nie! Na ciebie, czy ja wyglądam na ciebie jak zabawka? Tak? No powiedz to, tak? No co? Nie, myślisz, że to była zemsta. To jest jakaś zabawka? Barbie? Czy co? To była zemsta. Za to, że ty dawałeś synowi Paliona serce swoje. To nie jest moje serce, tylko jakiś kurde, nie wiem, jakaś zabawka. To było twoje serce, nie okłamuj nikogo. A, dobra, wiesz co, chodź Husky, idziemy, nie śpisz dzisiaj u mnie w domu. Chodź Husky, do nogi. To czemu się mścisz na psie za to, że jesteś na mnie zła? O co o to chodzi? Co, ty nie śpisz w domu, a nie pies? Pies ze mną śpi w domu. Powiedziałeś do psa, chodź ze mną, ty dzisiaj nie śpisz w domu. Aha, że to ja nie śpię dzisiaj, ale ej, tak. To ja kupiłem ten dom. Nie interesuje mnie to. Chodź, piesek. Za moje pieniądze. Nie możesz mnie wywalić z mojego domu. Poza tym po ślubie to jest po 50 na 50, więc twoja jest połowa łóżka, moja jest druga. No już nie. Jak już nie? No dobra, ale patrz, no dobra, no to dobrze, że ja tam. Co to jest za łóżko w ogóle? Co to jest za łóżko? Ja wiem, mieliśmy inne łóżko, ale ja tamte zabrałem, bo uznałem, że ty na pewno będziesz mi kazała wyjść, więc ja sobie teraz pójdę spać gdzie indziej. Elo. To pa. No, cześć. Pa. Nie trafiłaś. Ta rozmowa jest nieaktualna i już cię nie słychać w ogóle. Idź sobie stąd! Dobra, słuchajcie, Emilka wywaliła mnie z domu za tego pranka, więc troszkę niefajnie. No cóż, pies... Bo mnie nie prankować na przykład. Pies zastąpi dzisiaj mnie w domu, więc ja dzisiaj sobie wyruszam w podróż. No tyle, co ja wam mogę powiedzieć. Jak chcecie więcej pranków na Emilce, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie. Pa, pa.